Witajcie w kolejnym odcinku Pogadanek z kanapy. Dzisiaj taki mały rant o tym, jak nie wydawać płyt winylowych. Tutaj mam taki przykład Minor Victories. Jest to tak zwana supergrupa z Wielkiej Brytanii, złożona z muzyków z innych zespołów. Między innymi mamy tutaj gościa z Mogwai. Ale ja nie o tym. Ze swojej strony tylko mogę powiedzieć, że Minor Victories polecam, warto się zapoznać z tą muzyką. Jest to taki rock alternatywny, bardzo ciekawe brzmienie. Natomiast jak nie wydawać płyt? Otóż Minor Victories zrobiło coś takiego, albo wytwórnia Play It Again Sam, że mamy po prostu płytę w takim, żeby mi to nie wypadło, w takim chamskim kartonie. To jest po prostu papier toaletowy, karton z recyklingu. Taki, myślę, był zamysł, ale jest to okropne. To jest po prostu okładka z bloku rysunkowego. Natomiast sama płyta znajduje się w takim kartoniku, również takim szorstkim, suchym. Mamy oczywiście tytuły utworów wraz z tekstami. Na drugiej stronie można powiedzieć, że takie logo zespołu i również tytuły płyt, natomiast to wszystko właśnie jest w takim obrzydliwym kartonie, który co robi? No co robi? Rysuje płytę. Za każdym razem, kiedy wyjmujemy to z tego kartonu, płyta w jakiś sposób się rysuje. Ktoś tego nie przemyślał, nie ma nawet takiego woreczka antystatycznego, czegokolwiek, jakiegoś delikatnego opakowania, tylko jest po prostu chamski karton. To jest taki mały rancik, jak nie wydawać płyt. Muzycy, którzy brali udział w tym projekcie, już nigdy się więcej nie spotkali. Nagrali dwie płyty. Oprócz tej nagrali jeszcze coś takiego jak orkiestrowe wariacje i to wszystko. Ten, kto wpadł na ten pomysł, powinien... Nie będzie zapieprzał na galerze. To nie ten film. Polecam zapoznać się z tą muzyką taką troszkę rockową, troszkę taką dream popową z Wielkiej Brytanii, bo możecie się mile zaskoczyć tym, co na tej płycie usłyszycie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!